Panie pośle, w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia ze strajkami okupacyjnymi górników i wysypywaniem rosyjskiego węgla na tory. Czy to oznacza, że w górnictwie ciepła woda z kranu Donalda Tuska skończyła się wraz z nadejściem Ewy Kopacz? Z pewnością tak. Dziś mamy kryzys w górnictwie i to kryzys dotyczy wszystkich spółek, które działają na rynku polskim. Myślę, że muszą być podjęte zdecydowane działania i te działania mają przede wszystkim na celu sprawy ekonomiczne. Również mamy świadomość, że dziś w dobie kryzysu ogólnoświatowego dotyczącego cen węgla to jest problem coraz trudniejszy do rozwiązania. Im szybciej rozwiążemy ten problem, tym lepiej. No tutaj należy przede wszystkim w gestii rządu, żeby ten problem jak najszybciej rozwiązać.